Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie na serwerze EU15 i będziemy dociskać lochy, dokładnie tak. Mamy jeszcze 3 godziny do lochu na kółkach, więc stwierdziłem, że postaram się dobić jakiś 200 level, może na odcinku uda nam się to zrobić. Potem się jeszcze znowu poprzebieram, docisnę ten loch na kółkach, może jeszcze jakieś lochy, ale to już zrobię na streamie i pewnie wam wrzucę odcinek za 1 albo 2 dni. Zobaczymy jak to wyjdzie, tak czy inaczej teraz jakieś tam dociskanko do południa. Do tej godziny 16, zaraz oczywiście wszystko zobaczycie, co uda mi się tutaj zrobić. Natomiast właśnie cel na ten odcinek to jest 200 level. Na wstępie pamiętajcie, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz to jest jeden numerek w giveawayu. No i każda osoba, która się bawi w tą aktywność, musi subskrybować mój kanał. Co miesiąc wybieram najaktywniejszą osobę i ona dostaje grzybki albo paysafe carda. To już tam w zależności co sobie wybierze. No i oczywiście wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie i kupujcie grzybki z kodem NEUTRAL. Teraz trwa jesienna wyprzedaż, mamy specjalne jesienne pakiety, promocje 20%, więc wszystkie zakupy róbcie na stronie home.syfygame.net, używajcie kodu NEUTRAL w polu kodtwórcy i wysyłajcie do mnie screeny, jak właśnie tego kodu używacie. Dziękuję wam pięknie za wsparcie. Dobrze, tyle słowem wstępu i co tutaj na tym druidzie się pozmieniało. Wczoraj dostaliście odcinek z tego druida, który był nagrywany w środę, tak więc co mogę tutaj powiedzieć? Przede wszystkim aura, jakie my mamy eventy, bo to jest też dość istotne. Mamy sterylne sedesy, więc dobrze by było coś wrzucić do kibelka. Mamy oczywiście tą wyprzedaż jesienną, no ale przede wszystkim event epicki. Event epicki, czyli to, co nam najbardziej dzisiaj pomoże. Tylko teraz tak, tutaj sobie robimy cyk, to od razu rozmontujemy. Tu jakieś gemiki niestety słabe mi poleciały, więc niech będą tutaj. Buciki możemy dać do kotła, no i pyk, mamy jakąś klatę, no nic niestety szczególnego, dobrze. Czyli aury, jak widzicie, dobiliśmy trójeczkę, super. Teraz tak, pupilki oczywiście regularnie się rozwijają, codziennie po północy robię ataki, wszystko fajnie tu wygląda, dzisiaj muszę tego złapać po 18. No i oczywiście Crocs, tak jak już wam tłumaczyłem, niestety najbardziej kuleje, no bo 2 albo 3 dni czekałem, aż go złapę. Natomiast oczywiście w wyprawach biorę jedzonka, więc tutaj te jedzonka już zaczną mi się odkładać. Dobrze, lecimy dalej, tutaj zaraz do tego sobie przejdziemy. Tutaj oczywiście nic szczególnego. Gildia w tym momencie raczej top 3 serwera. Bardzo ładnie tutaj progresujemy, jak widzicie. Oczywiście codziennie robimy wyprawki. Ja muszę tu zmienić znowu opis. 120 po 126% mamy już wszystkiego. Ja na tym koncie awkę robię. Jeżeli mam pupila w dzień, to oczywiście tam w dzień troszeczkę awki zrobię, ale zawsze czekam na tą drugą wyprawę, która jest zazwyczaj w okolicach godziny 20. I jak ona się zrobi, to dopiero robię awkę, żeby robić ją jeszcze na wyższych procentach. No, staram się tutaj grać jak najlepiej, tak? Staram się tutaj grać jak najlepiej. Dobrze, dalej, jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, no to twierdza. Na razie surek nie mam, jak widzicie, za dużo. Natomiast to dlatego, że dzisiaj po północy puściłem tutaj twierdzę 12 i jeszcze w międzyczasie wbiłem salkę na 11. Jestem w ogóle chyba pierwszą osobą w gildii, która tą salkę ma na poziomie 11. Czyli z salki 8 wbiłem na 11 i jeszcze miałem surki, żeby puścić twierdzę 12, nie? Także no, mówię, tutaj tych surek, zobaczcie, takie mam ataki po 10, po 20, po 30 tysięcy drewna, więc tych surek się naprawdę sporo odkłada. Jeżeli chodzi o podziemie, no to też powolutku, tutaj serce, traktor i wrota po 7, to już chyba na ostatnim odcinku było, trener też 7, tu w sumie przygodomat mogę puścić, żeby się budował dalej, why not, żeby się czas nie tracił, powiedzmy, na budowie i tyle. Jeżeli chodzi o zarządcę, no to dzisiaj mi się pierwszy raz trafiły skipy, chcę sobie tutaj tego zarządcę porozwijać jak najlepiej potrafię. No i te skipy wykupić, nie? Natomiast tak, teraz mamy popcorn na 250, pułapkę musimy dobić na 50 i pułapkę na 100. Dobrze, na razie nie mam na tyle, więc sobie to pominiemy. No i co? Jeżeli chodzi o klaserek, to regularnie oczywiście, zobaczcie, już mamy 70%, regularnie szukam dzień w dzień. No dzisiaj się pewnie bardzo dużo itemków pojawi, które będę mógł złapać, to już sobie na spokojnie na streamku połapę. Natomiast dzień w dzień szukałem jakichś itemów do kibla, jakichś, wiecie, nowych na serwerze i tak dalej. Teraz mamy event epicki, zobaczcie, najwyższy level w tym momencie to jest chyba 260 berserk, tak więc no serwer się bardzo, bardzo mocno, bardzo dynamicznie, bardzo szybko rozwija. Jak sami możecie zauważyć. No i właśnie, to jest chyba najwyższy level na tym serwerze. Jeszcze mamy ten Driving Dungeon później. Z tego co wiem, to oczywiście Driving Dungeon, z którego też dostaniecie może nawet jeszcze dzisiaj odcinek, skaluje się z levelem naszej postaci, więc im mamy wyższy level, tym jakby więcej expa dostajemy. To też jest powód, dlaczego nagrywam ten odcinek i chcę jeszcze tutaj podbić level, żeby z tego lochu na kółkach dostać więcej expa, nie? Wiadomo, no jak już stopujemy lochy, jesteśmy po poziomie tam 3.9.3, no to nie ma znaczenia, bo już ten
Lexb jest stały, ale tutaj no im mamy wyższy level postaci, tym właśnie Driving Dungeon daje nam więcej expa, więc szkoda by było wejść w niego na 158 levelu, lepiej chyba właśnie na jakimś chociaż 200+. Dobra, także no, topeczka tak wygląda, już tutaj wiadomo, mamy dopiero godzinę 13, po południu pewnie jak ludzie wrócą z pracy, to tamto, to jeszcze lepiej pocisną. Gildyjka, tak jak mówię, bardzo ładnie się spisuje, wszyscy ładnie cisną, ostatnio było troszeczkę wyodmianek, oddzieliliśmy graczy takich no bardzo biedne eko powiedzmy, którzy no do tej gildii niestety się nie nadawali, na graczy takich mocniejszych, trochę osób się do mnie odezwało, w dalszym ciągu prowadzimy rekrutację, dlatego że nawet jak ja was nie dodam od razu, to was dodam może za dzień, za dwa, za trzy, jakby ktoś skończył grę, albo ktoś by uciekł do innej gildii, albo cokolwiek takiego, także piszcie do mnie w wiadomości prywatnej tutaj w grze, ja każdego dodaję do waitlisty i po prostu podmieniamy w razie potrzeby, nie? No, także tak to wszystko tutaj wygląda. Dobrze, jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, no to gildie to wiadomo, na razie robimy wyprawy, twierdze nieistotne, w pupilkach jestem top 60, wczoraj byłem top 30, jeszcze jednego pupila muszę dzisiaj złapać, tutaj max na serwerze to jest 23, no i podziemia w tym momencie ma 107 osób, my jesteśmy w tej pierwszej 30, tutaj co niektórzy już mają dziewiątki, no ale wiadomo, jak mają te kolejne pakiety, to łatwiej im to idzie. Dobrze, nie ma zbędnego przedłużania, nic chyba więcej wam tu nie muszę pokazać, jeżeli macie jakieś pytanka, to pytajcie w komentarzu, ja te komentarze w ogóle muszę usiąść, poprzeglądać i podopisać do giveawaya, bo już nie robiłem tego od dwóch dni, nie miałem czasu, to jeszcze mi ten film dojdzie dzisiejszy, natomiast na spokojnie wszystko będzie ogarnięte. Lecimy, mamy event epicki, ja muszę się tutaj troszeczkę chociaż poprzebierać, jakieś tam wiecie, przede wszystkim broń, dlatego roluję zbrojownię, ale co by mi nie poleciało, to poprzebieram, pozmieniam i będziemy lecieć w te lożki. Co jest? O, proszę bardzo, plus 59, tylko rozrzut bardzo słaby, szczerze mówiąc. Ale kurczę, powiem wam, że nawet wymieniając tą broń, tutaj sobie damy klejnocik. Wydaje mi się, że już możemy o wiele fajniejsze procenty mieć na te lochy i może od razu pójdziemy coś klikać i za chwilę się znowu poprzebieramy. Na tym będzie polegał dzisiejszy odcinek. Dokładnie, 3%. 3% mamy na wojownika. Okej, to może jeszcze z 2-3 rzeczy. Mamy bardzo mało pancerza. Na wojowników to jest lipa. Jeszcze może z 2-3 rzeczy w tej zbrojowni przebiorę i wtedy pójdziemy klikać. Nie mam żadnych gemów z 10 kopalni dla siebie nowych. Nie poleciała mi żadna inteligencja, odkąd mam 10 kopalnię. Tu niestety pancerz na minus, no ale co zrobić? Niestety, tak jak mówię, no żadna... O, proszę bardzo, o kurczę, to już to, o zobaczcie, jeden itemek i patrzcie jak mi pancerz podskoczył, tutaj pyk i pyk. Mamy dwa gemy, jest to jeden mały, drugi średni z tej 10 kopalni, natomiast... Tu może na razie portalu nie będę klikał, bo jak sobie jeszcze raz wymienię brońki i tak dalej, to on mi raczej padnie. Natomiast mówię, żadnego gemu na inteligencję z 10 kopalni nie uświadczyłem. Tą 10 kopalnię mam od poniedziałku, dzisiaj mamy piątek, no a niestety nic takiego mi nie poleciało. Szkoda, naprawdę duża szkoda, bo jednak też by to było fajne, duże wzmocnienie. Ale dobrze, póki co nie ma co gadać, póki co lecimy. No 200 level powinniśmy wbić raczej dość łatwo, wydaje mi się, że dość łatwo. No na tego nie wiem ile mamy teraz procent, po zmianie broni miałem 3%, a może z ciekawości też sprawdzimy, dlaczego by nie, ile nam dały te dwa itemy, czyli te buty i ta czapka, przede wszystkim ta czapka, no teraz mamy 6%, czyli dwa razy więcej, sami widzicie. A, w ogóle ustawiłem sobie też nowe awatary, od razu wam pokażę, poprosiłem o ustawienie mi ich na serwerze EU8 tego nekromanty i na serwerze EU10 właśnie tego orka. No powiem wam tak, ork wygląda naprawdę fajnie, ze złotą ramką, plus jakby tutaj ustawić te złote itemki, na przykład personalizacja, tutaj cyk, nie to, tutaj na przykład buty, o, chodzi mi, że z tego setu, jakby cały set pozmieniać, to by to naprawdę wyglądało ładnie i fajnie w giereczce. Jeżeli chodzi o tego nekromantę w domyśle, bo to miał być nekromanta, no to tak, bez złotej ramki nie wygląda to tragicznie. Jakby jeszcze ustawić jakieś niebieskie itemy albo z jakąś niebieską poświatą, to też by to wyglądało w miarę spoko. No mordy niestety, no tutaj się nie zmieni, nie? No mordy się nie zmieni, jest długa, buzia jest strasznie dziwnie zrobiona i tak dalej. Ale no mówię, jak się wyłączy złotą ramkę, jakoś dopasuje itemy, no to... No jakieś tam pozytywy z tego awatara można wyciągnąć, nie? Nie za duże, ale no coś tam się zawsze mówię. Jakiś pozytyw wyciągnie, natomiast no tak wyglądają te awatarki w gierce. Chciałem właśnie, żeby mi ustawili, żebym sam sobie sprawdził docelowo i docelowo gdzie się tam ustawił, nie? Tak pomyślałem, że losowe serwery wybiorę. W sensie no awatar z nekromanty, no to pod nekromantę wiadomo. Ale no ten awatar orka to tak, no w sumie dałem losowo na berserka, żeby tylko gdzieś w gierce był. Dobrze, tu nam się przeciwnik, jak widzicie, poddał. Od razu weźmiemy razy 3. Potem mamy niestety... Boże, ta animacja... Ja na to nie zwracałem uwagi wcześniej, ale ta animacja, jak ten druid bije...
Kurde, tu w ogóle chyba naprawdę jakieś mocne hity były, zobaczcie. Jaki kryt, pięknie. Tą bronią maga to tak śmiesznie wygląda. To już lepiej, żeby druid miał broń wojownika, to by to miało więcej sensu, ale dobrze, nieważne. Nieważne, lecimy dalej, teraz mamy damę z brodą, która też nam powinna paść, nawet nie sprawdzam dalej procentów. Dobiliśmy 160 level, więc fajnie. Ciśniemy sobie tutaj dalej. No dawaj, dawaj. No myślę, no ten 200 nam powinien, kurde, miękko paść, no. Może ja bez kitu się tu bardziej troszeczkę poprzebieram. O, na przykład tu plus 26. Żeby, wiecie, żeby tak, no nie marnować dużo grzybów na klikanie. Ale no ja wbiję tu, nie wiem, powiedzmy 10 leveli i ja znowu będę się musiał przebierać. Więc chciałem na razie poprzebierać się tak delikatnie, wykorzystać to, że nam coś tam popada i potem się znowu poprzebierać, ale no... No tu na przykład pierścionek i trinket, no to my mamy bardzo stare, bardzo zaniedbane. To może faktycznie lepiej by to było przebrać. No tylko na razie to nam same klepsydry lecą, jak sami widzicie. Bardzo, w ogóle ktoś ostatnio na streamie chyba podesłał mi pomysł, podsunął mi w zasadzie pomysł na czacie, żeby w opcjach była opcja wyłączenia... Na 3 staty, no to nie chcę. Na wszystkie staty znaczy. W opcjach, żeby była opcja wyłączenia właśnie tego, że klepsydry zatrzymują rolowanie, nie? Jeżeli ktoś się skupia na klepsydrach, chce te klepsydry zdobyć, farmi je sobie i tak dalej, na przykład na evencie klepsydr, to żeby mógł to włączyć i żeby po prostu te klepsydry mu... No jakby zatrzymywały się, gdy wylecą, gdy wyleci ten 10-opak. Zobaczcie, trzeci raz nam leci wisiorek, który ewentualnie by nam się przydał, a już wisiorek mamy wymieniony, a jakaś, kurczę, o, a trinkety albo pierścionki nam lecą na wszystkie staty. Ewentualnie, żeby to można było wyłączyć, tak jak ja, mnie teraz nie interesują klepsydry. Dobra, super. Mnie teraz nie interesują klepsydry, no to dobrze by to było sobie właśnie wyłączyć, żeby mi to nie przeszkadzało, nie? Spoko opcja, spoko pomysł. Myślę, że na luzaku można by było coś takiego ogarnąć. No ale to by trzeba jakąś tam sugestię do twórców wysłać. Plus też, jeżeli chodzi o fuzję serwerów, powiem wam, że też pogadaliśmy na streamku troszeczkę na temat tych fuzji. Różne tam widziałem wasze opinie, zwłaszcza właśnie po tym moim odcinku środowym bodajże, chyba w środę nagrałem o tej fuzji. Powiem wam szczerze, że dużo jakichś tam sensownych pomysłów... Dobra, to kupię to, żeby już nie było. Okej, gabinet magii wymieniony. Przelogujemy się i idziemy klikać. Dużo sensownych pomysłów naprawdę mi daliście, powiem wam szczerze, jeżeli chodzi właśnie o te fuzje serwerów. Na przykład widziałem, że ktoś podsunął pomysł. U tego magusia zrobimy z bomby, żeby na takim serwerze fuzyjnym, ten pomysł mi się najbardziej spodobał, więc powiem wam, że o nim wam opowiem, może tak, tutaj na odcinku. Generalnie ktoś mi podsunął pomysł, żeby zrobić coś takiego, że na przykład serwer jest połączony i niech będzie, powiedzmy, ta fuzja 23, która łączy wszystkie serwery, które wyszły w 2020 roku, ale żeby był jakiś ranking tych serwerów, czyli na przykład, jeżeli ty grałeś na serwerze 40 międzynarodowym, W40, to masz dostęp do rankingu i tego serwera 40 międzynarodowego, to pozostaje bez zmian i widać, który tam jesteś, i oprócz tego masz dostęp do rankingu, powiedzmy, właśnie tego fuzyjnego, ogólnego, zbiorowego, nie? Ktoś tam pisał, że to by było raczej ciężkie do ogarnięcia przez programistów i nie wiadomo, czy programiści Playa by to ogarnęli, no ale uważam, że to by był najfajniejszy pomysł, żeby właśnie serwer został połączony, a żeby też osoba, która jest na przykład top 1 teraz na W40, nie poczuła się stratna. No kurde, na tego też nie mamy dużych procentów. Dobra, teraz zbrojownia. Żeby nie poczuła się stratna i żeby nie wylądowała z tego top 1 na jakimś... Ulala. Ale bramka. Na jakimś tam top 50 albo coś koło tego, nie? Wiecie, o co mi chodzi i wiecie, do czego zmierzam. Ten pomysł mi się, szczerze mówiąc, najbardziej spodobał. Ewentualnie jeszcze widziałem jakiś tam pomysł przeniesienia postaci na starsze serwery, że na nowsze nie można, ale na starsze można. O, od razu 5%. Czy coś w tym stylu. No, dużo pomysłów naprawdę na tym czacie. Komentarzy jeszcze nie czytałem pod tym odcinkiem, ale właśnie na czacie, na streamie dużo fajnych pomysłów mi podsunęliście. I kurczę, wydaje mi się, że zrobię chyba jakąś taką listę i właśnie jeszcze z tymi klepsydrami i tak dalej i prześlę to jako feedback do Play. Nie wiem, czy coś to wniesie, bo z doświadczenia wiem, że raczej takie rzeczy, no niestety, nie wnoszą za wiele. Jak ja coś tam podsyłam, jak coś tam sugeruję, jak to, jak tamto. Po prostu tak to działa, że raczej, powiedzmy, nie wiem jak to u innych twórców jest, ale jak ja daję jakieś tam pomysły, no to rzadko kiedy coś jest wprowadzane do gierki albo jakoś tak, no może wiecie, coś koło tego, nie? Na przykład ja daję pomysł, nie wiem, zróbcie mnożnik 5 razy, a oni faktycznie robią ten mnożnik, ale na przykład 4 razy. To taki przykład głupi, na szybko, ale no wiecie, że faktycznie to jest wprowadzane do gry, tylko ewentualnie w troszkę innej formie, nie? Nie pamiętam, żeby coś, co wy im dawaliście, albo co ja im dawałem, faktycznie
faktycznie jakoś tam docelowo do gierki zostało wprowadzone. Ale no zobaczymy, zobaczymy. No mnie to nic nie kosztuje, zawsze mogę takie listy zrobić i jakieś swoje przemyślenia i właśnie od was, od widzów i ewentualnie im podesłać. A nuż coś tam przejdzie, nie? A nuż coś tam przejdzie. Dobra, 164 level. Fajny paseczek, tylko znowu niestety pancerz na minus, ale niech będzie. Tutaj w ogóle ten pasek mi daje 250, to ja go wsadzę tu. A ten mi daje 224, no to jego sobie usunę i dam tu. Dobra, możemy obejrzeć od razu. Cyk, cyk. Bardzo fajna nam broń poleciała, ta broń nam naprawdę uratowała tyłek. Ale powiem wam kurde, że ja już wydałem nie wiem ile, z 1000 grzybów albo coś koło tego. I nie wbiłem za dużo leveli, nie? W sensie, no teraz zwiad nam powinien paść w miarę łatwo. Są tu ciężary, o dokładnie, są tu ciężary w tych lochach na tym druidzie. Co mnie bardzo mocno niepokoi kurde, no bo... No niefajnie, niefajnie ogólnie, że tak ciężko tym druidem się leveluje. No mamy dzisiaj tydzień serwera, tak naprawdę równy tydzień serwera. Po tygodniu wbić 200 level to jest oczywiście bardzo fajny wynik, bardzo fajnie to wszystko wygląda i tak dalej. Ale no, mówię, są duże ciężary. Poczekajcie, bo mam telefon, pewnie tutaj zrobię cięcie. Okej, już jestem, wybaczcie, ale miałem dość ważny telefon, także musiałem odebrać. No i nie pamiętam szczerze mówiąc, co my robiliśmy. Chyba te syjamskie bliźnięta oglądaliśmy, a jeżeli nie, no to obejrzymy jeszcze raz. Właśnie to jest to, że ja nigdy nie odbieram telefonu, jak nagrywam, a nic mnie totalnie nie ma, bo się wybijam z rytmu, ale no mówię, teraz akurat to było coś ważnego, więc odebrać musiałem. Okej, syjamskie bliźnięta nam padły naprawdę łatwo, 167 level. No i co, sprawdzimy może jeszcze raz procenty, zobaczymy czy dalej możemy pocisnąć, czy znowu się jakoś tam delikatnie poprzebieramy na tym evencie epickim. Nie no, 3,5%, 3,5% mamy na tego ziomeczka, więc jego raczej jeszcze pokonamy, no to jest wojownik. Kurczę, no mówię, są ciężary tym druidem, w sensie nie idzie to tak gładko, nie idzie to tak płynnie. Nie wiem ile ja bym w ogóle musiał wydać grzybów, skoro zwiadowcą na EU5 wydałem około 27 tysięcy grzybów, żeby wbić 200 level, level 200 plus w trzeci dzień, to co dopiero będzie tutaj na tym druidzie, co by było na tym druidzie, jakbym się rzucił właśnie na to, żeby ten 200 level wbić w te 3 dni. Nie wiem, czy bym wydał z 40, może nawet 50 tysięcy grzybów, no bo szło to naprawdę ciężko. Dobra. Tutaj coś mamy. Co w ogóle dzisiaj chciała ta wiedźma? Buty. Czy ja mam jakieś buty takie, które mogę jej oddać? Nie, z tego co widzę to nie. Okej, tutaj sobie obejrzymy tą waleczkę z tym bronkiem. No i co? Mamy 169 level. Jeszcze w zasadzie, no tak, golda nie zużywam, bo golda chcę mieć na ewentualne wymiany itemów, ale jeszcze pamiętajmy, że przecież możemy tornadkiem bardzo mocno docisnąć. Dokładnie, więc teraz tak, strefa światła. Tu jeszcze tego zwiada sobie na spokojnie. No widzicie, no zwiadowcy akurat to jest spacerek, więc to duży plus. Zobaczmy jak ta walka wyglądała. Mamy 171 level. Pyk. I teraz mamy Magusia w cyrku grozy, więc wiecie co ja bym zrobił? W tornadku jeszcze bym dobił, może nie wiem, z jeden, z dwa levele, bo to tornado... No, chociaż nie pada tak łatwo, to chyba był jakiś bloczek. Ale dobra, no mówię, z tornada 172, cyk. Tutaj mamy jakiś zwiadowców, tu jeszcze wojownik, no oni nam pójdą bardzo łatwo. Tu bardziej problem się będzie robił z dokładnie brakiem miejsca w EQ, ale trudno, teraz tak. To możemy sprzedać, bo jest jakieś tam tańsze, to jest jakieś tam tańsze, to powiedzmy jest tańsze, to też. No takie droższe itemki sobie pozostawiamy. Tutaj cyk, dobra, niech będzie w ten sposób. I teraz tak, dalej tornadko. Może jakiś 173 wbijemy, może nawet 174. Fajnie by było, szkoda, że tam w ogóle buty nie lecą. Dobra, jest 173, kurde, ładnie idzie to tornado, ale żeśmy ruszyli teraz. No to jest właśnie to, ja bardzo lubię takie odcinki, bo ja nie wiem za bardzo o czym mogę do was tutaj rozmawiać. Nie wiem co wam mogę opowiadać, co wam chciałem powiedzieć, to już wam powiedziałem tak na dobrą sprawę. Ale no widzicie, tu naprawdę nie trzeba nic mówić, tu nic nie trzeba mówić, tu wystarczy klikać. I to wszystko no pada nam bardzo, bardzo ładnie. To jest jeszcze ten etap, kiedy no progres jest na postaci ogromny, nie? Kiedy postać tutaj, no mówię, chwila, moment. Dopiero co mieliśmy tam który? 156, 7 level, zaraz będzie 200, już biliśmy prawie 20 leveli. Gdzie no ile? Odcinek trwa dopiero z 15 minutek, czy coś koło tego. Także no, idzie to świetnie. Dobra, spróbujmy dobić ten 107,5. Bo już tu też szkoda tych itemów tak wywalać. Tu brońka też nie za droga. Tutaj mamy 92. Okej, dobra. I teraz tak, tornadko. Mamy wojownika, cyk. O, tam chyba jakiś mi epik poleciał. I co, i tu kolejny wojownik. No jeszcze nam pa. Dobra, do kolejnego woja. Do kolejnego woja klikamy.
Może jeszcze nawet level by się udało wykręcić, nie wiem. Mamy jakąś czapeczkę, ale czapeczka no zostanie do kibla, natomiast nam daje pancerz na minus, więc bez sensu. To sobie posprzedajemy. Szkoda mi tych itemów, powiem wam, szkoda, bo to wszystko jakby się oddało do wiedźmy, to było o wiele lepiej. Więcej byśmy zyskali na tym. Ale no trudno. Jest jak jest. Strefa, nie, Boże, ciągle tą strefę światła. Tornado. Bardzo dużo mamy też golda. Nie wiem, czy ja te statystyki trochę nie wrzucę, bo no na pewno nam aż tyle nie zajdzie z przebieraniem. O kurde, tu nam w ogóle wojownik nam padł za jedną próbę, a chciałem do kolejnego woja klepać. No dobra, 176 level, leveli nigdy za mało, spoko. Tornadko, cyk, mamy sądzącego. Dawaj, zwiad. No ten zwiadek jeszcze powinien nam paść. Cyk, kolejny zwiad, też nam padnie. Kolejny zwiad, Boże święty. I woj, dobra, koniec. Na razie stop, to za 50 tysięcy tylko sprzedajemy. No i co, może ja sobie tak, tutaj dobiję do 1000. Tutaj sobie może dobijemy. Jejku, patrzcie ile ja będę mógł podstaw w ogóle wrzucić. Powiedzmy tu dobijemy może do 1200. No tak z 5 milionów sobie zostawię, wiecie? Z 5 milionów na ewentualne przebieranko. Tu w ogóle też event golda chyba niedługo będzie. Nie wiem czy nawet nie za tydzień. Jak coś ostatnio dobrze widziałem, to też na evencie golda sobie na pewno boczki i szczęście podbijemy, ale na razie się skupimy, chociaż z drugiej strony może o te 50 byśmy byli w stanie podbić. To jest takie trochę męczące, ale no why not. Dobra, cyk, i tutaj mamy, też sobie podbijemy na 600, powiedzmy. No powiem wam, że kurczę, to EU15, przez to, że walka. I tu powiedzmy na 650. Przez to, że walka właśnie inaczej, że serwer nie jest taki jednostronny. Wszyscy myśleli, że wiecie, że Freedom tutaj wejdzie i totalnie zmiażdży ten serwer. A tutaj pojawiła się taka gildia jak czeska gildia, która no naprawdę fajnie im stawia czoła, można by powiedzieć. To serwer się naprawdę wydaje mocny. Jest dużo takich mocnych grzybiarzy. Czekajcie, bo ja ciągle zerkam na golda. Dobra, dobijmy po prostu 1050. O, i sprawdźmy teraz procenty na cyrk grozy. No musimy się skupić. Dzisiaj na odcinku skupiamy się głównie na tym, co nam daje expa. Nawet jak mam tam jakąś wieżę, fajne procenty czy coś takiego, to na razie to po prostu pomijam. 0,70 tylko. Okej, okay. Na wieżę mamy niecałe 2. No i widzę, że tutaj na ten loszek już zaczynamy mieć, na strefę mroku. O, jakieś tam osiągnięcie zawsze do statystyki. No i możemy powoli pachołki ubierać, nie? Nawet w jakieś tam pierwsze lepsze itemki. Niech będzie, dobrze. To co, to a nie padnie nam w ogóle kolejny jeszcze może? Tutaj ten woj, dokładnie. A i od razu brońkę damy dla Mariuszka. A w ogóle ta brońka ile daje? Zobaczmy u nas. Plus 63 już. No ale dobra, damy Mariuszowi, to możemy sprzedać. Strefa mroku, może ten 177 byśmy dobili? Dokładnie, mamy to. Teraz mamy zwiada, zwiada my chyba też machniemy. Chociaż nie ma sensu, level dobiliśmy, jest spoko. I mamy coś na zręczność, wisiorek na zręczność. Dla Kunegundy. No dużo nam to daje i tutaj mamy kamyk jakiś stary, ale tu w ogóle to jest itemek, który ja muszę mieć do kibla. Dobra, więc zostawiamy, itemki do kibla zawsze w cenie. No i co? I przebieranko, przebieranko powiem wam widzowie. Czy cyk zbrojownia i próbujemy tutaj znowu jakieś itemki znaleźć, bo wbrew pozorom wcale dużo tych itemów nie przebraliśmy. No, także my tam gdzieś jesteśmy gildią top 3, która kąsa, więc też powiedzmy spoko. Są jeszcze jakieś tam, jest druga gildia polska Progres, która też trzyma fajny poziom z tego co widziałem. Szkoda oczywiście rozdzielenia znowu, jak to zwykle bywa na serwerach europejskich. Że Polacy nie potrafią. Polacy zamiast się połączyć i powalczyć ramię w ramię z gildiami zagranicznymi, no to najlepiej im pasuje walka między sobą, nie? To też zawsze mnie bawiło i do tej pory tak jest. No ja oczywiście nie mam z gildią Progres żadnego, nie wiem. Na początku to ja w ogóle nie pisałem po ludziach, bo to ludzie pisali do mnie. Natomiast potem jak już były jakieś braki w tych... nazwijmy to w ludziach, już tam wiecie, potrzebowałem jakiejś podmianki, nie miałem kogo, no to już zacząłem faktycznie pisać po ludziach, po Polakach przede wszystkim i nie patrzyłem, czy on jest z tej gildii, czy on jest z tamtej gildii, po prostu jak mi odpowiadał level, odpowiadały mi jego statystyki postaci, nazwijmy to, pasowały mi do gildii, no to ja wiecie, ja do niego pisałem, no to widziałem, że gildia Progres tam też bardzo się oburzyła, że pisze, że jak śmiem pisać do ich ludzi. Też widziałem, że jak ktoś tam pisał, że jesteśmy top 3 gildią pod względem serwera, to lider gildii Progres też się bardzo oburzył. Zaczął coś tam na czacie u mnie na streamie pisać, ale jak to top 3? Pod jakim względem?
No to mu odpowiedziałem, że no pod względem średniego levela, pod względem liczby rycerzy, no ogólnie raczej takie rzeczy się bierze pod uwagę, jak się mówi o sile gildii. Także kurczę, o, widziałem, że tam też podgryzali, jak wiecie, my byliśmy na etapie takim, gdzie już dużo osób odblokowywało podziemia, no i jednak... Jednak mimo wszystko, tak się zastanawiałem, czy to kupić do klasera, ale nie. Jednak mimo wszystko dużo osób odkładało te surowce, żeby jak najszybciej dziesiątą kopalnię wbić i tam właśnie te podziemia wydobyć. To też się śmiali, że o, gildia miała być pay to win, a co tam się dzieje i tak dalej. Wiecie, no po prostu dążę do tego, że polscy gracze mają tendencję do tego, żeby walczyć z polskimi graczami, nawzajem się próbować zwalczać, nawzajem próbować rywalizować i tak dalej, a nie pomyślą, że hej, dobra, 3% na tego maga. Nie pomyślą, że kurczę, no my mamy fajną gildię, ten progres to nie wiem, która to jest gildia na serwerze, ale myślę, że jakaś top 5, top 6 na luzie. Oni mają fajną gildię, my mamy fajną gildię, a co jakby tak w jakiś sposób połączyć siły, może niekoniecznie teraz, ale w przyszłości, jak już ludzi na serwerze zacznie brakować i wtedy może spróbować powalczyć o jakieś wyższe lokaty. No można by to zrobić, oczywiście można by to zrobić, można by się dogadać, ale no mówię, polscy gracze mają tendencję do walki między sobą, zamiast z innymi gildiami. Czesi potrafią się zjednoczyć, zobaczcie, Czesi jak się zjednoczyli, jak pięknie współpracują na tym serwerze, mówię tutaj konkretnie EU15 i zobaczcie, jest gildia Herway to Heaven, czyli ta gildia, która jest chyba aktualnie top 1, mają od razu akademię, która też jest bardzo mocna, wszyscy są jakby w jednej gildii, no wszystko to fajnie działa, wszystko to fajnie działa i właśnie takim sposobem zdobywa się top 1. Potem jak serwer zacznie wymierać, jak już powiedzmy będzie coraz mniej graczy i tak dalej, no to stworzy się z tych dwóch gildii jedna mocna gildia, nie będzie im brakować ludzi, będzie to po prostu fajnie funkcjonowało, nie? No mówię, no można, tylko trzeba chcieć. Nie każdy zawsze chce, ja też oczywiście nikogo nie będę zmuszał do tego, ale nie rozumiem oburzenia, dlaczego jak piszę do jakiejś tam gildii, czy do ludzi z jakiejś tam gildii, to jest takie, no nie wiem, poruszenie nazwijmy to. No piszę, no bo dlaczego mam nie pisać? Dlaczego mam nie pisać, skoro szukam lepszych graczy do swojej gildii? No, no zazwyczaj to mówię, albo ktoś jest AFK, albo ktoś kończy grę, to są takie główne powody, że tak powiem... właśnie wymiany gracza, no ale czasem też po prostu ktoś totalnie leci w kulki, ktoś totalnie odstaje, totalnie, że tak powiem, nie nadaje się na gildię top 3, więc taka osoba również też jest podmieniana. Zazwyczaj takie są powody, zazwyczaj tak to po prostu wygląda. Dobrze, mamy zamknięty cyrk grozy, widzowie, mamy zamknięty cyrk grozy, rozgadałem się tutaj troszeczkę, ale cyrk grozy został zamknięty, no i co? I teraz mamy piekiełko, no i tym piekiełkiem dobrze będzie wbić właśnie poziom 200. Już mamy 181. Zobaczmy jakie procenty, bo tutaj na początku są dusze, ajajaj, no na tą duszę mamy zaledwie 0,30%, dobra, tornado, znowu spróbujemy troszeczkę poklikać, zobaczmy jak nam to wyjdzie, no chociaż tu wojownik to on jest dość mocny, to nie wiem czy to tak z bomby pójdzie, ale może i by się udało, no dawaj. Okej, okay, super. Teraz tak, w ogóle to tak, gem na szczęście to mi się nie przyda, nie wiem po co ja go trzymam i to wszystko posprzedaję, bo i tak zaraz znowu będę miał eku pełne. To sobie zostawiamy powiedzmy w taki sposób i dobra, i lecimy dalej do tornadka. Czy wbije jakiś 182 tym tornadem? Nie wiem, ale zobaczymy, spróbujemy to zrobić. Zobaczymy jak nam to wyjdzie, chociaż no tu kurczę dwóch ciężkich wojowników jest, a nie dobra, ten nam siadł, kolejny wojownik, no za dobrze było, mieliśmy bardzo dużo zwiadowców, bardzo dużo jakichś tam magów, innych takich gagatków, więc no już za dobrze było, teraz jak widzicie są ciężary, są naprawdę duże, duże ciężary. Okej, okay, dobra, może chwilę się wstrzymamy, procenty na jakieś inne... lożki. Mamy tak, 12% na wieżę, to jest bardzo dużo, natomiast to jest pierwsza wieża i to jest wojownik, więc ją, no zazwyczaj się tak łatwo robiło właśnie, a potem kolejny to jest magi, to już tak łatwo nie pójdzie. No proszę cię, no 12% na to, Jezu, ten druid jest masakryczny, ten druid jest tak ciężki do ogrywania, że to jest coś niesamowitego, przysięgam wam. No dawaj, no halo, padniesz, no jestem pewien, że padniesz, nie no, wy to widzicie? Dobra, nie wiem, strefa mroku, na tego mamy bardzo dużo procent, według SF Toolsa niby, tam 44 czy coś takiego. No nie no, to są żarty, przysięgam, że to są żarty, to są autentycznie żarty, ile my musimy grzybów na takie gówno lochy wydawać. Dobra, ghoul nocny nam szybko padnie i teraz maguś raczej będzie problemem. Okej, tu mamy jakiś paseczek dla tego i mamy jakieś rękawice, zobaczmy.
A nie, bo to jest dobra, to może być tak. Okej, okay, tutaj też sobie zostawiamy te rękawice do kibelka, niech będzie. Dobrze, no i co dalej? Co kurczę dalej? 182 jakbyśmy wykręcili, byłoby miło. Bo zawsze to jakieś mocniejsze, wiecie, itemki, ale no tutaj, no mówię, w tym tornadku już ciężko idzie, bardzo ciężko idzie. Okej, okay, wstrzymamy się na razie. I teraz tak, no co, no chyba znowu jakieś przebieranko uskutecznimy, znowu spróbujemy. Zobaczcie, klata bardzo dawno nie wymieniana. Także fajnie, od razu pancerzyk, już mamy pancerza 25%, super. No te gemiki, kurczę, te gemiki najbardziej bolą, że my nie mamy tych gemów. Teraz w ogóle nie ma eventu twierdzy, więc czy jest sens w ogóle te gemy jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, wymieniać, dropić, skipować? No nie bardzo, zwłaszcza, że to kosztuje tam z 50 albo 60 grzyba taki jeden gem. Także no mija się to troszeczkę z celem. Tutaj nam daje tylko plus 9, to nawet nie wymieniam. A kiedy my w ogóle Esteros odblokowujemy? W sensie, co trzeba zrobić, żeby odblokować Esteros? Ukończ 11 loch w strefie światła. Czyli my to już zrobiliśmy. Okej. Okay. No dobra, to może byśmy Esteros spróbowali wydobyć? O, dobra, dzięki. Mamy to. Okej. Okay. Teraz tak, czy Esteros jesteśmy w stanie zrobić z bomby? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Znaczy, później na pewno, ale czy już na tym 180? No 2%, 2% mamy na to. Także mija się to z celem. Dobra, no poprzebieramy się troszkę. Musimy się poprzebierać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Buciki plus 8, też do klaserka by się przydały, ale za mało nam dają. Rękawice, bardzo dużo pancerza na plus, możemy spróbować wymienić, why not. Cyk i cyk, dobra. Lecimy dalej, co ja tu jeszcze muszę wymienić? No, czapkę by się przydało i ewentualnie brońkę na 3 staty. I tyle w zasadzie. Nic więcej w tej zbrojowni za bardzo wymienić nie mogę. Niestety. Tu jakieś buciki znowu. Natomiast no ewentualnie jeszcze, o kurde, czapka, dobra, wymienimy. Bo wcześniej tyle pancerza zyskaliśmy na plus, że niech będzie, a ile mi w ogóle dają takie zwykłe brońki? Plus 14, no jeszcze niedużo. Jeszcze niedużo, to czy jest sens rolować? Chyba nie, o teraz czapka znowu z pancerzem, dobra, nieważne. Pierścionek, o właśnie, tego mi było trzeba. To nam się na pewno przyda nawet na tego magusia właśnie. Usuń klejnot, cyk. No i co, i teraz może sprawdźmy procenty. O, byle do 200 levela. Byle do 200 levela, widzowie, żeby to zrobić dzisiaj na odcinku. Esteros 2.30, piekło 1.30. Dobra, to Esteros spróbujemy machnąć, strefa światła, Esterosik, no mówię, pierwszych dwóch raczej pada z bomby, jeden po drugim. Niby można by było troszeczkę poczekać i ich zrobić później, na późniejszym levelu, a ohoho, i mamy brońkę, uuu, plus 18, rozrzut górny jeszcze wyższy, dobrze, warto było to zrobić, bardzo warto było to zrobić, pięknie. Strefa światła kolejny, Mańkut Lannister, w ogóle 184 level wbiliśmy. Mańkut Lannister jest bardzo podobny poziomowo do tego pierwszego w tym Esterosie, także wydaje mi się, że jeszcze Mańkuta też zrobimy, ale kurde, ciężary, naprawdę ciężary, no będę to powtarzał dzisiaj już któryś raz na odcinku, ale jest dramat, jest szczerze mówiąc dramat, powiem wam. Jak ciężko tym druidem te lochy idą, no bardzo dużo grzybów tu musimy wydać, nawet na procenty, które są w teorii wysokie. Dramat, no generalnie dramat, nie będę tutaj już nic więcej wam dodawał, po prostu najzwyczajniej w świecie dramat. No nie wiem, znowu procenty sprawdzić? No wydaje mi się, że będą podobne co i do tego pierwszego. Ten pierwszy nam o dziwo dość szybko padł. 1.16, no nie, no na piekło mamy wyższe. Dobra, no to teraz poczekamy z tym Esterosem, lecimy w piekło. Lecimy w piekło, mamy tutaj magusia. Oby nam jakoś w miarę szybko padł, w miarę łatwo, w miarę przyjemnie, dawaj, dawaj. Tutaj w ogóle, no to piekło na początku jest, chyba pierwszy i trzeci to są magowie. Albo tam, nie wiem, pierwszy i czwarty, no nie pamiętam, w każdym razie na... Albo pierwszy i drugi to są od razu magowie? Chyba coś takiego. Wiem, że to piekło właśnie na początku jest problematyczne, ale jak tych pierwszych dwóch magów siądzie, no to potem już jako tako z górki to idzie. No kurczę, brońka by się przydała na 3 staty, to jakby oczywiste, to wiadomo. Ale no skoro i tak już nam poleciała z lepszym rozrzutem, plus 18, gdzie w sklepie nam dawały 14. Dobra, siedzi, mamy to? Tak, dokładnie, druga to też jest dusza. Obejrzyjmy sobie, nie wiem czy oglądałem tego Roberta, to możemy obejrzeć. Długi odcinek dzisiaj wyjdzie, ale no to jest push po 200 level, więc nie ma co się zastanawiać. Nie ma co się zastanawiać, tylko ciśniemy.
Kurde, no powiem wam, że ten niedźwiedź, to już mówiłem ostatnio, niedźwiedź jak machnie, jak zrobi ten unik i potem kryta, to naprawdę nie ma co zbierać. Tylko no rzadko to wchodzi, ale w tych wojowników no to wchodzi jak w masełko. 418 HP ledwo. I co? I teraz sprawdźmy procenty na kolejną duszę, ale myślę, że zrobimy ją z bomby. Pyk, pyk. Kolejna dusza, tu już są procenty bardzo, bardzo podobne, powiem wam szczerze, w sensie... Kurczę, nie wiem, czy ja ten portal jestem w stanie zrobić. Nie, no mogłem to później zrobić. Po co? Po co ja się jak zwykle napaliłem niepotrzebnie na to? Kurczę, no mam 1,16 na ten Esteros i mam 1,14 na tą drugą duszę, więc no procenty, mówię, są bardzo, ale to bardzo zbliżone. Tutaj ten wojownik też, jak widzimy, nie chce mi paść. No dobra, teraz nam padł, super. Tu mamy kolejnego magusia. Kolejny wojownik. No tam chyba ci wojownicy to były jakieś bloki takie większe. Chociaż no jak tak patrzę, to nie, to... No dobra, padło. Może jakiś 187 wykręcimy jeszcze. Pyk. Tutaj mamy zwiadowcę. Zwiadowca, pyk. Szczur ściekowy. Spróbujmy. No tak blisko. Nie, no to jest woj. Dobra, to mniejsza z tym. To posprzedajemy od razu, bo nie ma co. No i co? Idziemy próbować klikać te lochy, czy co? Czy może jakąś brońkę byśmy spróbowali wydobyć, albo coś? No dawaj, dawaj, proszę. Jakieś rękawice, ale nam się bardzo nie przydadzą. Tu mamy czapkę. Czapkę mamy fajną, dużo nam daje pancerza. Wymienimy, przy okazji do klaserka będzie. Pyk i pyk, dobra. Lecimy dalej. No broń, jakaś na 3 staty brońka. Dawno nie było, tylko raz nam dzisiaj chyba broń na 3 staty poleciała. Rękawice plus 5, dużo pancerza na minus. Nie ma sensu. Dawaj, proszę. Jeszcze mamy kostki w ogóle, jeszcze mamy epiki z kostek, ale to już spróbuję później ogarnąć. Może jeszcze w niedzielkę tu w ogóle pociśniemy jakieś lożki, no zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ale na razie jest lipa, na razie powiem wam szczerze, jest duża, duża lipa. No dawaj, dawaj, brońka, paseczek plus 18, fajny, pancerza nie za dużo na minus, a 18 stat to jest, wiecie, w cenie, także spróbujmy. I nie wiem, czy ja tego golda zaraz nie wydam, nie wiem, czy ja właśnie tego golda nie wydam, żeby zostały mi tak z 2 miliony, 2-3 miliony, bo... Nawet dwa, bo te itemki nie są wcale takie drogie, epickie. A zobaczcie, że tak, ja już nie roluję, dobra, lecimy. Lecimy tego golda, wydajemy w staty. Dobijmy sobie powiedzmy 1100 HP w tej podstawce. Dobra, 1105 nawet niech będzie. I resztę dajemy w inteligencję. I zostawimy tak właśnie z 2 miliony. Bo tu wiecie, no te epiki są drogie, a ja wcale tych podstaw nie mam jakichś wysokich. Także może korzystniej by było właśnie wydać tego golda w ten sposób. Dobra, teraz sprawdźmy procenty. Nie wiem, już wydałem tutaj ile? Z 3000 grzybów, nie? 3000 grzybów. Ciężko idzie, nie wiem, czy ja jestem jakiś mało uzdolniony. No mamy bardzo podobne procenty. Prawie 2% na piekło i prawie 2% na Esteros. Dobra, idziemy, bijemy. A nuż się uda, a nuż w miarę szybko padnie. To nie są wybitne procenty, zdecydowanie nie. Ale mamy fajne itemki pod potem jakichś zwiadowców, jakichś wojowników. O kurde, dobra, szybko. To było szybsze niż myślałem, super. Sprawdźmy, 180, prawie 9 level. Okej, okay, też bardzo close, dobra. To co, to może Esteros by nam też tak szybko padł? Ze Esterosu nam w ogóle jakiś epic znowu poleci. No wcześniej to była brońka, a zobaczmy teraz. Kurczę, mam wrażenie, że mówię, na tych wojowników ten druid ma najciężej, nie? W sensie, jakoś tak z wojownikami najgorzej sobie radzi. W porównaniu do jakichś magów, ze zwiadowcami to jest w ogóle spacerek. Z magami, no też jak widzicie, mimo wszystko nam w miarę łatwo to pada. A kurczę, z wojownikami to naprawdę są takie ciężary, tak ciężko to ubić, że to jest masakra. Ale no spróbujmy. Spróbujmy jeszcze tutaj coś pokombinować, no dawaj, dawaj, padniesz, no procenty niemalże identyczne co tamta dusza. Chociaż... Może zrobimy tu po prostu, pójdziemy do tego woja, nie wiem. Nie mam pojęcia już szczerze mówiąc, co ja mogę klikać. Tu wojownik, tu wojownik. No proszę cię. No na pewno, o dobra, 191 level, dobra. Hulala, no zbliżamy się, zbliżamy. Teraz mamy zwiadowcę, ze zwiadowcą to powinien być spacerek. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także zaraz sobie spojrzymy. Okej, siedzi. Mówię, ze zwiadowcą spacerek raczej. Prawda, prawda, no właśnie, to jest to, widzicie? No już w miarę człowiek rozgryzł tego druida. Męczy duszę od razu też obejrzyjmy.
No te pikujące, ale ten... Nie wiem, no w ogóle, no ładny ma obrażenia ten druid, ładny ma obrażenia, ale jakoś tego aż tak w walce powiedzmy nie widać. Dobra, mamy 193 level i piąty to jest niestety mag. Zobaczmy jakie procenty na tego magusia. 0,12. 0,12, a na Esteros mamy 2%. Czyli tak, najlepiej by było teraz zrobić Esteros. Esteros nam da jakiś, myślę, 195 level, coś koło tego. Spróbować się poprzebierać znowu. Spróbować, wiecie, jakieś lochy docisnąć. W sensie spróbować się poprzebierać jakieś nowe itemki. No i tą duszę docisnąć, nie? Jak duszę dociśniemy, no to już potem powinien to być spacerek. Powinno to być jako tako z górki. Tylko no najpierw to musimy tego Lannistera pokonać. Jezu, no 2,5%, no. Czy to są naprawdę duże procenty? Wojowniku, proszę cię. Potem już chyba po tej duszy piątej nie ma żadnej duszy w piekle. Tak mi się wydaje, że potem to już są sami zwiadowcy i wojownicy, więc potem to już mówię, no, będzie to spacerek. Ale no, żeby do tego spacerku się dostać, to na razie trzeba, wiecie, tutaj jeszcze parę popokonywać przeciwników. No tam bardzo fajna próba. Trzeciego w Esterosie już na pewno nie pogonamy. Trzeci to jest, nie pamiętam kto, czy zwiadowca, czy maguś, no już mniejsza o to. W każdym razie, no, Esteros działa tak, że zawsze pierwszych dwóch się pokonuje dość łatwo. No a potem już trzeba troszeczkę czasu, żeby kolejnych popokonywać. Ale no, sami widzicie, że tutaj my nawet z drugim mamy duże problemy. Jemu co chwilę zostaje tak, no, z pół HP około, albo nawet więcej. Wy to widzicie? Ile ja tu muszę grzybów na niego wydać? To jest po prostu, jak dla mnie, dramat. To jest autentycznie dramat. Dobra, siedzi, 195 level. Mamy jakiś pierścionek, plus 18, wymienimy go sobie od razu. Dobrze, 5 leveli, 5 leveli widzowie, 5 upragnionych leveli. Nie brakuje nam zbyt wiele do levela, w sensie zbyt mało, więc nie będziemy żadnego tornadka sobie tutaj dobijać. Żadnym tornadkiem ani nic, tylko no trzeba się po prostu poprzebierać. Trzeba się znowu troszeczkę poprzebierać. Jeżeli chodzi o gabinet magii, to mamy tak, 237, trink... A, no gabinet magii by w ogóle wypadało wymienić. Pierścionek mamy nowy, ale... No trinket i wisiorek jest tragiczny, więc to byśmy musieli kupić. Prawda? Zawsze lubiłem przebierać gabinet magii, powiem wam, o dobra. Zawsze lubiłem przebierać gabinet magii, bo zawsze sobie mówiłem, gabinet magii to jest chwila, moment i wiecie, i to siada, nie? Mamy tylko 3 itemki do znalezienia, no dobra, teraz może faktycznie tak poszło. Super, czyli gabinet magii mamy przebrany, mamy świeże itemki. No i teraz tutaj, broń, proszę, przede wszystkim broń. Inne itemy też spoko, ale przede wszystkim broń, no my musimy tą duszę ubić. Plus 19 pancerz na minus, nic nam to nie robi, szczerze mówiąc. Dlatego, że no na magusia pancerz nam nie jest potrzebny. Dalej próbujemy. Próbujemy się poprzebierać, no już mi się tutaj powolutku... O! O kurde. Jezus Maria, Jezus Maria. I to jeszcze ta kosa, piękna kosa, którą mamy na naszym nekromancie. Dobra, sprawdzam od razu procenty. 80 średnich prawie, czy wy to widzieliście? Dobra, i to jest to, co nam chyba daje 200 level, dokładnie, 4%, 4%, 0,12, 0,12 po zmianie gabinetu magii, nagle nam się zrobiło, ni stąd, ni zowąd, 4% na zlepek potępionych dusz, czyli to jest raczej chwilka, moment i ten zlepek nam powinien paść, prawda? Jest to prawda, czy jest to nieprawda? Dawaj, padaj, padaj. Pięknie, i mamy kolejną broń w ogóle, sprawdźmy. Minus 14, to jest w ogóle jakiś mniejszy roll. Nieistotne, zaraz obejrzymy tą waleczkę, ale teraz tak, teraz biczownika klepiemy. Biczownik to jest oczywiście wojownik. Także tutaj też delikatne problemy mogą być. Problemy Najmana tak zwane. Ale ten biczownik nam da, no może już nawet 200, tak, chyba nam da 200, tak mi się wydaje. Dawaj, dawaj. No proszę cię, padnij, Boże Święty, no tu naprawdę nie może być tak, że wchodzimy do lochu, wydajemy 10 grzybów i nam pada, tylko zawsze trzeba wydać po 100, po 200, po 300 na jednego przeciwnika. To jest już, zaczyna się robić męczące na tym druidzie, już chcę tutaj stopowanie lochów zacząć i nie musieć nic klikać, bo no to ile na to idzie grzybów, to są... No dramat, dobra, mamy prawie 200, okej. No i teraz mamy piekielnego ogara, piekielny ogar zwiadowca. Cyk, zwiadowca 2 grzyby. No ze zwiadowcą tak to właśnie idzie. Mamy kluczyk do szkoły magii, mamy osiągnięcie elita, mamy 202 level, czyli siedzi, siedzi, od razu obejrzyjmy sobie te waleczki. Siedzi nam właśnie, no ten 200 level.
czyli wbiliśmy prawie 40 leveli na dzisiejszym, nie, co ja mówię, prawie 50 leveli na dzisiejszym odcinku wbiliśmy. Jeszcze przed lochem na kółkach, jeszcze przed tym lochem na kółkach. Loszek na kółkach będzie nam dzięki temu dawał więcej expa, także no zawsze tutaj na plus. Więc super, więc generalnie jest super. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze to. I co, i może procenty sprawdzę? No fajnie by było w sumie to piekło, wiecie, już tak zamknąć. Kurde, tu jaki kryt za 6 milionów. Co jest? Pięknie. Ile nam zostało przeciwników? 3. Zobaczmy. Zobaczmy w ogóle. Zaraz oczywiście pewnie nam wleci pakiecik na 200 level, wiadomo. 2% mamy na kolejnego woja. Okej, 2%, więc sporo. Spróbujmy. Spróbujmy go machnąć. No brońkę mamy niemalże idealną. Dobra, siedzi, pięknie. Od razu sprawdzamy na kolejnego woja. To już jest 9. Pyk, pyk. Na niego mamy 1,50. Dobra, no to też nie jest jakoś mało. Może jeszcze tego byśmy zrobili. I jak tego byśmy... Jezu, nareszcie. Nareszcie zaczęło oddawać. Widzowie, nareszcie zaczęło oddawać. To, co wydaliśmy tyle grzybów na jakieś 2-3-4%, teraz na jakieś 1,5% nam plusuje. I na tego mamy 0,80. Kurde, dobra. Wydamy golda, bo mamy naprawdę sporo. Dobijmy sobie może do 1300. Tu może jakimś tornadkiem dobijemy level jeszcze. Dokładnie. Teraz mamy zwiadowcę. Do kolejnego woja, klasycznie. Dokładnie. Teraz tak, tutaj sprzedajemy, to sprzedajemy, pięknie. Czy co, tego obejrzałem? Chyba obejrzałem, już nie wiem, już mi się myli, szczerze mówiąc. Tu mamy 1300, tu znowu zostawimy sobie tak z 2 miliony. Powiedzmy, a do 1150, żeby było okrągło. I dobra, mieliśmy 0,80, a po tym jak dobiliśmy level i parę statek podnieśliśmy, ile mamy około? 0,92. Spróbujmy. Spróbujmy, a nuż jakaś, zobaczcie, tu w ogóle pierwsze próby i od razu jakie kurde bliskie próby, nie? W sensie mało HP mu zostaje. No prawie 1% na niego, nie wiem, albo siądzie, albo nie siądzie. Jak powiedzmy nie siądzie w jakieś, do 4600 grzybów, do 4600 grzybów, jak nie siądzie, no to wtedy będziemy inaczej myśleć. Ale no spróbujmy, a nuż się uda, już zamkniemy ten odcinek, bo już i tak jest za długi, już i tak zrobiłem za dużo, o wiele więcej niż powinienem. Jeszcze wam go chcę dzisiaj na godzinę 16 wrzucić, ale no push piękny, push mimo wszystko piękny, drogi, bo drogi. Po raz kolejny niestety druid wyszedł bardzo, bardzo drogi, ale no 50 leveli wbite, 50 leveli około wbite. Dawaj, no siądziesz jeszcze. Kurde, w ogóle czy jest sens tak go klikać, czy może nie lepiej coś tu spróbować poprzebierać? Dużo leveli wbiliśmy od ostatniego przebierania. To już nawet wiecie, na jakieś kolejne lochy by nam się przydało. Ciężki temat, nie mam pojęcia szczerze mówiąc. Tam 200 tysięcy. A ile w ogóle kosztuje mnie kwatery? A, kwatery ja już mogę zrobić. Dobra, to wiecie co? Skipniemy sobie od razu to, przyda się. Aha, jeszcze w ogóle dostałem chyba jakieś dusze. Tutaj. Więc ja skipnę sobie to, skipnę sobie na pewno to, bo to z tego pakietu. I co? I wrota niech mi się budują na spokojnie. Chociaż wrota to ja też mogę skipnąć. I powiedzmy, niech mi się teraz kopalnia na spokojnie buduje. No trener zostaje na 7, nie mam na tyle dusz, dobra. Wiecie, no skipnąłem tą twierdzę, żeby jeszcze więcej surek dostać z koła, tam z misji, z kostek, wiadomo jak to wygląda. I co? No i może spróbujemy coś przebrać mimo wszystko, żeby tego bossa z tego piekła już ubić i żeby było z głowy. O, proszę bardzo, no na przykład właśnie w następujący sposób. Jezus Maria, jakie szczęście pod koniec, nie? Nie dość, że broń za bronią, to jeszcze nam te lożki siadały dosłownie w moment. Tu piękny rozrzut, no prawie 2% znowu. Dobra, to już nic więcej nie przebieram, po prostu go dociskamy. Po prostu go dociskamy i już zamknijmy ten temat, zamknijmy ten rozdział, dawaj. 1,84 dokładnie mamy na niego. Dawaj, niedźwiedź, odpalaj się. Uniczki, mocne kryty. I kończymy temat. Kończymy temat na dzisiejszym odcinku. Po godzinie 16 na streamie jeszcze coś tutaj próbujemy, popróbujemy podziałać, nie? Chociaż czy jest sens dzisiaj to robić? A może po prostu do niedzielki się wstrzymamy? Jeszcze bym się w niedzielę przebrał i poklikał. Jak wiecie, jeszcze jakieś pupile połapę, trochę się powzmacniam. No zobaczymy, jeszcze to przemyślę. Jeszcze to na pewno przemyślę na spokojnie, natomiast... No, push tak czy inaczej fajny został zrobiony.
No tylko jeszcze ten Belzebosik niech padnie. Proszę. Bardzo proszę. No dawaj. No dawaj, no. Jezu, no 2% na ciebie, no. Tak ładnie twoi koledzy wcześniej padli, no. 8 i 9, no to nie wiem, załącznie chyba 15 grzybów. Tam 10 tysięcy HP, no nie. Trochę więcej inteligencji jakbym miał, to już by padł. Nie mogę, jeden hitek mocniejszy, dosłownie jedno draśnięcie. Proszę cię, no. Jaka męczarnia. Taka broń, taki rozrzut, no przecież te kryty z górnego to siadają takie, że to głowa mała. Tylko muszą siąść, a ty nie możesz blokować. Nawet nie wiem dokładnie, jak te walki druida działają, powiem wam szczerze. Czy te ataków pikujących chyba nie można zablokować, nie wiem, czy te kryty z od niedźwiedzia można, nie mam pojęcia. No ale patrząc na to, jak walki z wojownikami wyglądają, to kurczę, chyba można to blokować, no bo... no wygląda to nie najlepiej, powiem wam szczerze. Wygląda to, mówiąc delikatnie, nie najlepiej. Wybaczcie, że tak to wygląda, no ale co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić, żeby on mi szybciej padł? No broń mamy wymienioną. To co najważniejsze do progresu, czyli brońka wymieniona. Piękna, duży rozrzut, wszystko idealne. Prawie 50 średnich na plus. Z Belzebosa 0,90 na 1,90 prawie się wzrosło. No a mimo to zobaczcie, ile grzywów musi tutaj iść, żeby ten Belzebos nieszczęsny nam padł. Niesamowite, niesamowite jest to dla mnie, jak to wygląda. Niesamowite to jest dla mnie po prostu, że te procenty na SF Toolsie faktycznie są fajne. A ten druid no działa tak jak działa, niestety. No dla mnie coś tu jest nie tak, dla mnie coś tu jest ewidentnie nie tak. Nigdy mając takie procenty na SF Toolsie, tak się nie męczyliśmy z wieloma bossami. Nareszcie, Boże, 209, nareszcie, ubity, 13 piętro odblokowane, dziękuję. Tu jakiś wisiorek, możemy wymienić, plus 19, why not? Jezu, ile grzybów poszło na niego, masakra. Obejrzyjmy tą waleczkę od razu. Nie wiem, powiem wam, czy ja tutaj chcę dzisiaj tylko zrobić loszek na kółkach, czy może jeszcze próbować coś poklikać. Zobaczymy, zobaczymy. To już sobie na streamku sprawdzę i zdecyduję. Zadecyduję. Teraz tak, tornado. 210 może? Dokładnie, ładnie idzie. Pyk, pyk, dobra. 210, tu jeszcze jakiś maguś. O, i teraz woj. Dobra, idealnie. Wszystko, wszystko, widzowie, wszystko moi mili. Dziękuję wam pięknie za ten odcineczek. Bardzo długi, ale bardzo intensywny. Około 55 leveli wbite na jednym puszu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Ja aż tak dużo nie gadałem, bo raz, że nie miałem jakiegoś konkretnego tematu na odcinek. Dwa, że się chciałem tutaj skupić, żeby to rozegrać jak najtaniej, jak najlepiej i tak dalej. W każdym razie dziękuję wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że się wam pusz podobał. Oczywiście teraz czekamy na loszek na kółkach i będziemy dalej cisnąć. Oczywiście pamiętajcie również, że teraz trwa jesienna wyprzedaż, więc są specjalne jesienne pakiety plus promocja 20%. Do zakupów używajcie strony home.syfygame.net. Używajcie w polu kod twórcy mojej ksywki, czyli Neutral, i wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie tego mojego kodu twórcy. Dziękuję wam pięknie za wsparcie, bardzo liczne. Bardzo doceniam, promocja jest do niedzieli, więc nie zapominajcie o tym. Oczywiście teraz trwa giveaway comiesięczny za aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu. Każda osoba, która się w to bawi, musi mieć suba na kanale i co miesiąc wyłaniam najaktywniejszą osobę i ją nagradzam grzybkami albo paysafe cardem. Wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. I tyle. Dzisiaj wieczorem może jeszcze wleci odcinek z lochu na kółkach, żeby wam pokazać, jak to wygląda, bo ostatnio mnie nie było w domu, jak był ten event, więc wam nic nie nagrałem niestety. Także może wieczorkiem coś wleci. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!